Siema! Siemanko! Witajcie w nowym odcinku. Jesteście gotowi, bo my z Michałem... Woohoo! Tak. Pełni energii. Zostańcie z nami, bo będziemy dzisiaj szukać recepty na życie. No ale przecież nie ma jednej recepty na dobre życie, jednej recepty na szczęście. W zasadzie tyle tych recept, co ludzi na świecie. I o tym też wiedzą najlepiej nasi goście. I dzisiaj będziemy z nimi rozmawiali. Spotkamy się między innymi z TikTokerką, która pod swoimi filmikami ma grube setki tysięcy, jak nie, no miliony wyświetleń. Pogadamy też z wolontariuszami projektu Webkorki, także dużo przed nami. Więc po prostu zaczynamy! A teraz porozmawiamy o TikToku, A teraz porozmawiamy o TikToku, a jak o TikToku, to z TikTokerką, która pod filmikami ma ponad pół miliona. Na przykład to takie normalne, a z nami siostra Paula. Teraz machać! Jedni wyrażają się przez sztukę, inni przez muzykę, ale są tacy, którzy o historii chcą opowiadać w sposób interesujący. Skąd fenomen rekonstrukcji i po co w ogóle się przebierać? Tego doświadczymy w Miękini, a pomoże nam w tym Paulina, rekonstruktorka. Cześć Paulina. Cześć. Słuchaj, no ale trochę nie pasujesz. Jak nie pasuje? No, jeśli chcesz brać z nami udział, musisz się przebrać. A no pewnie, to co? Idziemy. No to lecimy. Powiem tak, że 20 minut ubrać mundur i doświadczyć takiej lekcji historii instant, no to ja się jeszcze nie spotkałem zawsze na lekcjach. To był czas, żeby otworzyć książkę i podręcznik, a tu mamy na żywo. Te owijacze, czyli jak to niektórzy mówią bandaże, to jest wymysł końca XIX wieku, aby zwiększyć wydolność piechura na polu bitwy. Jeśli chodzi o marsze, to pełni dokładnie tą samą rolę, co getry u piłkarzy. Aha. One ściskają nogę i wtedy mięśnie są bardziej odporne na wysiłek. O proszę, ja myślałem, że to było po to, żeby do butów nie leciało. Absolutnie nie. Takie lekcje historii, to ja rozumiem. Mamy strzelanie, mamy bitwę, jesteśmy przebrani. No nic, tylko chwytać za broń i lecieć. No jak teraz wyglądam? Lepiej? Tak. Powiedz mi, co będziemy tutaj inscenizowali? Obronę Lwowa w 1918 roku. Po co to wszystko? Po co będziemy odgrywali takie sceny? Po to, żeby pokazać w tym przypadku dzieciom ze szkoły, jak to wyglądało, żeby mogli na własne oczy zobaczyć nie sucho przeczytany tekst w książce, tylko żeby zobaczyli to na własne oczy, lepiej to mogli zrozumieć, uzmysłowić sobie, jak walczyli, jak to wyglądało. Mam 17 lat i jestem tu w sumie z pasji, ponieważ jak byłam mała, to właśnie zawitał do nas studio historyczne Huzar do naszej szkoły i właśnie tam pokazali nam, jak mniej więcej to wszystko wygląda. Zabierali nas na różne rekonstrukcje. No i teraz historia tak się toczy, że musimy dowiadywać się coraz więcej i coraz więcej rekonstrukcji udaje nam się zrealizować. A powiedz, to jest jakiś sposób na wyrażenie siebie, taka rekonstrukcja? Myślę, że tak. W ten sposób możemy odczuć naszą tożsamość narodową i możemy poznać naszą przeszłość po prostu. Możemy poznać przeszłość naszych przodków, może nawet naszych dziadków czy pradziadków, więc mega utożsamiamy się coraz bardziej po prostu z naszą polskością. Korzystając, że to jest rekonstrukcja, to ja pójdę do swojego okopu. Dobra, dobra. Powodzenia. Jest to fajna przygoda. W ogóle można spędzić inaczej czas niż w domu, czy w szkole. Jest to też fajna lekcja historyczna, taka na żywo. Jest to o wiele lepsze niż chociażby książkowa wiedza. Można też fajnie przeżyć, fajne emocje naprawdę. Czy to jest jakiś sposób na wyrażenie też siebie, taka inscenizacja? Oczywiście. Można, wiadomo, że to jest odtworzenie siebie. Przebieramy się, ubieramy się, wczuwamy się w rolę. To jest tak prawie jak bycie aktorem. To jest coś, co urozmaica
to jest coś, co edukuje. My sami się też przecież rozwijamy dzięki temu. No ale myślę, że przede wszystkim w przypadku takich imprez to pokazujemy wszystkim innym, jak to wyglądało i zachęcamy też tych najmłodszych zwłaszcza, aby się interesowali tym okresem, który akurat przedstawiamy. Siedzieć w domu można zawsze, a wyjechać tak, no to nie zawsze. To są jakieś dodatkowe emocje. No ale też dużo doświadczenia można przez to nabrać i przede wszystkim wiedzy. A powiedz, czy taki strój musisz kupić sam? Tak. Ten obecny, który mam, to jest właściwie całkowicie kupiony przeze mnie bądź wypożyczony od znajomych. Skąd w ogóle w tobie taka zajawka i pasja na wojnę, na inscenizację? Może na wojnę nie. Inscenizacja jako historyk z wykształcenia, ta pasja no, od wielu lat mi towarzyszy. Udało nam się przekuć to w takie uzewnętrznienie tej naszej pasji, tak jak tu wszyscy, którzy tworzyli tą inscenizację. I myślę, że to jest fajne, kiedy można się dzielić własną pasją, a jeszcze przy tym edukować. Burgery są w Olsztynie przecudowne. Gdzie? Bardzo no polecam. I siostry. Polecamy też. A teraz przed nami największa TikTokerka wszechczasów. Dokładnie. Pod jej filmikami możemy znaleźć liczby typu na przykład 500 000. To jest całkiem normalna sprawa na TikToku. Trochę o TikToku, ale też o życiu. Nie zdradzaj. Nie będę zdradzał więcej. No bo przecież z nami jest sławna TikTokerka. Siostra Paula! Szczęść Boże! Szczęść Boże. No nie wiem, czy taka sławna. Ale no to sławna, niesławna, ale uśmiechnięta. Tak, to no. Skąd siostra przyjechała w ogóle? Przyjechałem z Olsztyna, ale tego z północy Olsztyna, żeby nie mylić tego z pod Częstochową. I jaki zakon siostra reprezentuje? Siostry Katarzynki. Jak te ciasteczka takie? No, pierniczki z Torunia. Kręcę. Siostro, TikTok i siostra. Właśnie siostra i TikTok. Siostra i TikTok. To siostra nie powinna... Nieoczywiste. Przepraszam, stereotypowo na przykład do mszy świętych tam ampułek jakiś zanieść coś tego, tylko siostra to TikTok? Powiem tak, służyć służę w zakrystii, wlewam te wino czy wodę do ampułek, co nie, i najczęściej w ogóle w zakrystii nagrywam te TikToki. Aha. Także to nic nie ma, nie można, można tego nie oddzielać, może być jedno i drugie. Ale siostro, skąd w ogóle pomysł na tego TikToka? No? W grudniu przełożeni prosili mnie o przejęcie duszpasterstwa, młodzieżowego duszpasterstwa sióstr Katarzynek, a żebym trochę to rozwinęła, to duszpasterstwo. No i tak, bo to było w grudniu i tak, no to tak, wiadomo, Instagram, tam na Facebooku to strona, myślę, się coś jeszcze, tym bardziej, że to była ta pandemia, wszystko pozamykane, no. Żadnej możliwości spotkania się z młodzieżą, zorganizowania jakiegokolwiek skupienia. I tak pomyślałam, no jakiś TikTok jest i tam zerknęłam, co to jest, może mówię tutaj, no spróbować spotkać się z młodzieżą. Ale siostra pobrała normalnie na TikTok? No właśnie, jak się siostra nauczyła? Ja wziąłem taką młodą dziewczynę, licealistkę, wie, słuchaj, pokaż mi, o co chodzi z tym TikTokiem. Bo widzę, że tam dużo młodzieży i ta dziewczyna mi pokazała, wie, to chyba warto byłoby tam spróbować pokazać się i jakby zwrócić na siebie uwagę, że młodzież wtedy, i to, od tego się zaczęła. I to w ogóle na początku to ta młoda dziewczyna mi pomagała, pomogła mi założyć tego TikToka i pierwsze filmiki ona mi pomagała nagrać, bo jeszcze do końca ja nie wiedziałam, o co chodzi. Ona tak, już trendy trzeba robić. Tak, nie? Ona mi tłumaczyła. No, montować filmiki, nie? Tutaj. Montować, ona napisy zrobić, pamiętam jak... Sama miałam raz zrobić, ja nie wiedziałam, o co chodzi z tymi napisami, jak to tam wpisać, więc do niej, jak tam ten napis, ona mi wszystko tłumaczyła. Ale to nie jest czasem tak, że siostra troszkę próbuje zmienić ten obraz takiej zimnej, smutnej siostry, która gdzieś w szkole podstawowej... Tak, bawiły te teksty, komentarze, o taką katechetkę to bym chciała mieć, bo ja nie jestem katechetką, więc aż chcę, no ja mówię, przykro, ale tak. Nie jestem katechetką, ale to takie były, że ja zmieniam te stereotypy, spojrzenia na siostry, zakony, że siostry nie są sztywne, nie wiem, tylko się modlą, bo takie właśnie też miałam komentarze, że mieli skojarzenie, że siostry to tylko się modlą, nie wiem, klęczą w kaplicy, nic nie robią, tylko się modlą i są sztywne. Aha. A ja tu pokazuję, że ten dystans jest bardzo zmniejszony przez, przez te moje TikToki. A były takie osoby, były takie dziewczyny może, które pisały, że kurczę, siostra tak fajnie to pokazuje, to może i że ja bym spróbowała. Aż będę do zakonu. Nie, tylko pisały osoby, że dziewczyny, że rozeznają. Właściwie to bardziej chciały pisać i to były poważne już.
to też gdzieś tam podawałam swojego maila, bo chciały rozeznać, niekoniecznie do sióstr Katarzynek, ale chciały to rozeznać i to były bardziej poważne. To już były raczej poważne, że jak mnie znalazły tam, to zaczęły takie pytania bardziej poważne zadawać. Ale to znaczy, że to jest potrzebne, nie? Bo gdzieś tam sama siostra na początku powiedziała, że nie było sióstr na TikToku. No nie było, teraz już siostry się pojawiają. Po prostu chciałam powiedzieć o sobie, jestem normalną dziewczyną. Tak, normalna. Normalną dziewczyną. Nie żadną tam showgirl. Nie, ja tylko w pracy wyglądam tak szałowo. Mówi się o nowej ewangelizacji, mówi się o ewangelizowaniu. Mhm. Czy ten TikTok to jest taki sposób, żeby właśnie zewangelizować w nowy sposób? Myślę, że po części tak. Wiadomo, że na TikToku są różne filmiki i różni ludzie tam są, różni odbiorcy. Można niektórym zasiać ziarnko niepewności, bo jeżeli ktoś jest niewierzący, a tu patrzy, że siostra po pierwsze jest normalna, jest wesoła, ma humor, służy Panu Bogu, to może ten Pan Bóg nie jest taki odległy, nie jest taki zły. Że można. I takie też gdzieś tam miałam takie komentarze, że no, przez te TikToki właśnie coś zaczynają myśleć, że może można pójść do tego kościoła, może wrócić do Pana Boga. A większość było osób wierzących czy niewierzących wśród odbiorców? Chyba duża mieszanka, bo to przecież nikt mi nie powie, że jest tam wierzący. Ja mogę tylko wiedzieć wtedy, kiedy ktoś jest niewierzący. No to wtedy wiem, że ta osoba jest niewierząca. No to, że ktoś tam powiedział, że lubi moje filmiki, że dziękuję, bo mam poprawiła mu dzień, no to nie wiem, czy ta osoba jest wierząca, czy nie. Ale są osoby, które piszą konkretnie, nie? Jestem niewierząca, ale lubię siostrę, lubię panią, lubię siostrę. Mhm. Lubię siostry filmiki, nie? Albo żadające, jestem daleko od Pana Boga, ale dzięki tym filmikom zaczynam myśleć coraz częściej o Panu Bogu. Mhm. Czy myślisz, że siostra, że właśnie Kościół, młody Kościół powinien iść w tę stronę? Czyli być wszędzie tam, gdzie... Iść za trendami. Ja tak. Myślę, że próbować, bo tam jest młodzież, tam są ludzie. Już nawet tam są ludzie, którzy może jak spojrzą na taki filmik, czy na jakiś inny, no ale na TikToku, to coś ich tknie. Ja zawsze uważam, no mówiłam, że nagrywam dużo humorystycznych, ale też takie tam przemycam takie informacje, takie TikToki bardziej ewangelizacyjne, że ten, który oglądał te humorystyczne, może zajrzy na ten i zacznie coś go tam ruszać, że może gdzieś coś, ten Pan Bóg, można do niego wrócić. Alumina, kochani, dzisiaj przy kawce odpowiem na wasze pytanie. Szukając wypracowania z języka polskiego u moich starszych braci, znalazłam ulotkę do pewnego zgromadzenia i napisałam tam list. Napisałam go dla żartu, że interesuje mnie życie zakonne, a kompletnie mnie nie interesowało. A Pan Bóg mój żart wziął na poważnie i oto tutaj jestem. No dobra, no to dziewczyny, jako że tak rozmawiamy o tym TikToku, to się sprawy ciąga telefonik. Tak, i zaraz zrobimy razem TikToka, no nie ma wyjścia. Telefon gdzieś zginął. Prosimy o telefonik, gdzie ten telefonik, ja sobie idę. Czy ja tak zapytam o jedną rzecz, bo myślę, że chyba siostra jest takim... Ja mogę pomyśleć. Proszę bardzo. Siostra jest dla nas takim, powiem, wskazówką, jak wyjść z naszej strefy komfortu. Tak. Czy Studio Raban powinno mieć TikToka? Żeby zrobił sobie reklamę, to tak. Żeby przeciągnął młodzież. Czyli... A co, młodzi są na TikToku? Czy na Instagramie, na Fejsie są? Ja już co słyszałam, że Facebook pan powiedział? Powiedziałeś? No, Facebook, no. Facebook jest dla emeryta. A Instagram? Dla rencisty? No nie, to dla młodych. Dla młodej osoby. O kurczę, to dobrze, że studiuję na Instagramie. Za... A to, no czyli TikTok, będziemy czyli musimy, na TikToku, nie? Też. Dobra, to siostra nam pokaże. Robimy no i co tam tego, no? Właśnie nie wiem, co mamy zrobić, siostro. Siostra, mogę chwilę? No proszę. Co, siostra, ten, 17 tysięcy tych obserwujących, 300 tysięcy polubień, jeden tu filmik widzę, pół miliona, no. No dobra. No jest fame. Nagrywamy fame teraz. No, chce pan ze mną coś nagrać? Co z tym panem? Jestem Michał. No. Michał, ty chcesz ze mną. No chcemy nagrać, no. Jako, co my to nagramy? No właśnie, no tak w trendzik może, nie? Trendzik, trzeba by mnie ostrzec. A, no ostrzec. No my też wyciągamy ze strefy komfortu, siostra, no co? Nie wiem teraz. Co my to? No walentynki mieliśmy tydzień temu, no. No dobra. Ale patrzcie, widzicie, bo to jest też ciekawe, że widzicie, siostra musi tu... To nie jest takie, że to szybko robię. O, już śpiewałeś to ostatnio, Michał. Możemy na trzy osoby. Na trzy osoby, no. I tak się powyguje, i robimy razem. I później wszystko razem. Dobra, no to nagrywamy. Słuchajcie. Dobra.
dwa, trzy. Zaciętość, wola walki i chęć wygranej. Ale wbrew pozorom nie to jest dzisiaj najważniejsze, bo w klubach młodzieżowych chodzi przede wszystkim o relacje z innymi. Tutaj są bardzo fajne osoby ogólnie i miło poznać, pogadać, porozmawiać. Paulina, co daje Ci bycie w tym klubie, branie udziału w takich wydarzeniach? Daje mi ogromną radość, mogę siebie spełniać i pomagać innym osobom. Są bardzo różnorodne zajęcia, mogę liczyć na wsparcie wielu osób, które mi zawsze pomogą i są to i młodsi, i starsi ode mnie. Ten turniej w ping-ponga to tylko jedno wydarzenie organizowane przez kluby młodzieżowe. Są przeróżne, ale wszystkie łączy jedno. Są świetnym pretekstem, by uciec od codziennych zmartwień w świat zabawy i rówieśników. Rozgrywki tenisa stołowego to jest turniej amatorski organizowany przez młodzież z klubów młodzieżowych, a te kluby są prowadzone przez Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza. Ale nie jesteście klubem sportowym. Nie, klub młodzieżowy to takie miejsce, gdzie młodzi ludzie od 12 do 23 roku życia przychodzą dobrowolnie, spędzają z sobą czas, angażują się na rzecz innych i to właśnie tutaj możemy zobaczyć, czyli podejmujemy różnego rodzaju inicjatywy lokalne na rzecz społeczności, ale też się wzajemnie uczymy, rozwijamy, chodzimy do kina, jeździmy na obozy, wiele rzeczy razem robimy. Na tym turnieju atmosfera jest naprawdę bardzo gorąca i przyszło bardzo dużo ludzi. Są w różnym wieku i okazuje się, że niektórzy z nich przychodzą tutaj już od kilkunastu lat. Kiedyś małe dzieci, dziś dorośli ludzie dzielą się swoimi talentami i pomagają młodszym kolegom. Przyszedłem do klubu, żeby działać. Sprowadziła mnie moja przyjaciółka, a teraz po kilku latach stwierdziłem, że chcę jakoś się zrewanżować, chcę coś zrobić dla klubu i postanowiłem podpisać umowę wolontariacką i teraz działam jako wolontariusz. Staram się uczyć tańca towarzyskiego i podstaw tańca użytkowego wszystkich klubowiczów, jednak czasami to jest trudna sztuka. We wszystkich momentach w moim życiu klub mi na pewno pomagał. Było to miejsce, w którym zawsze mogłem się poczuć jak w drugim domu. Do klubu przyszłam, kiedy miałam bodajże 12 albo 13 lat. Nieważne ile ktoś miał lat, czy to był wychowawca, czy to byli moi starsi koledzy, którzy już mieli 20, a ja miałam 13, przecież to było coś nie do pomyślenia, że z taką osobą można przy jednym stole siedzieć i herbatę pić. To ja się tam czułam, jakbym była częścią tej grupy tak samo jak oni i miałam takie same możliwości wypowiadania się na różne tematy, co dało mi takiej dużej odwagi, ponieważ ja do czasu, kiedy zanim trafiłam do klubu, byłam taką osobą raczej zamkniętą, nieśmiałą, bałam się mówić na forum. Często właśnie mówię, że odnalazłam siebie w klubach. No, literówkę zrobiłam. Literówkę? Literówkę w słowie. Przejęzyczenie się mówi, tak. Słuchajcie, jakieś korki macie tutaj dla koleżanki może? No, polski. Cały czas mamy w pamięci okres pandemii, kiedy wszyscy byliśmy zamknięci w domach, kiedy nasza praca leżała, kiedy edukacja leżała, kiedy uczniowie lekcje odbywali w domach przed komputerami. Oczywiście są konsekwencje tej sytuacji. Jak sobie z tym poradzić, jak uczyć się efektywniej i gdzie szukać pomocy? O tym pogadamy z osobami zaangażowanymi w projekt WebKorki. Są z nami Ania, Adam i Karolina, wolontariusze. Cześć, witajcie. Cześć. Kochani, 1600 godzin korków, ponad 100 wolontariuszy, specjalistów, psychologów. To są pokaźne liczby. Jesteśmy z tego dumni. Tak, tak. Z pewnością no jest to ogólnie ogólnopolski, też nawet można powiedzieć, że nasze granice wpływów sięgają poza granice Polski, ponieważ mamy korepetytorów na przykład z Hiszpanii, nawet chyba ze Stanów Zjednoczonych, więc
No to jest bardzo duży projekt pod kątem już no, tego, że to jest młody projekt, to bardzo szybko to się rozwija. Mhm. Mamy dużo współpracy nowych. Jeśli chodzi o webkorki, to niewątpliwie będziemy rozmawiali o tych korkach, które są potrzebne po tej pandemii, ale czy wy zauważacie, że faktycznie ta nasza nauka, edukacja to po pandemii bardzo, bardzo ucierpiało? Tak, zauważamy to. Myślę, że cały świat to zauważa. Z uwagi na to, że ta pandemia, która wybuchła no już w tym momencie praktycznie 2 lata temu, bo w Polsce ona się pojawiła w 2020 roku, ale świat nią żył już od 2019 roku. Zmieniła w zasadzie cały krajobraz tego, z czym mamy do czynienia w edukacji, ale też z czym mamy do czynienia w naszym życiu. W taki element niepewności, który wdarł się do życia nas, dorosłych. Takie rozterki związane z tym, czy ktoś w rodzinie nie zachoruje, ale przede wszystkim też, czy ktoś w rodzinie będzie miał pracę, a ta praca pozwalała utrzymać rodzinę. To były takie kluczowe pytania, które zadawali sobie dorośli, ale w ślad za tymi pytaniami były pytania dzieci. Dzieci, młodych dorosłych, które to wszystko czuły, natomiast bardzo często nie były informowane. Bardzo często było tak, że ten ich świat rozpadał się na kawałki i nie tylko w zakresie edukacyjnym, ale również w zakresie domowym i trzeba było jakoś tą edukację dalej pociągnąć. Wtedy, kiedy pewne rzeczy odchodziły zupełnie na drugi plan, nadal szkoła jest obowiązkiem i z tym obowiązkiem trzeba było sobie poradzić. Słuchajcie, to powiedzcie, na czym polegają te webkorki i jak to wygląda w praktyce? Głównie to właściwie wygląda tak właśnie, że no to są korki online, to są korki że łączymy się właśnie z tymi naszymi podopiecznymi. No i to jest też duże ułatwienie jednak właśnie funkcjonowania tych zajęć, ponieważ no stacjonarnie ciężko byłoby, chociażby mamy dużo wolontariuszy, powiedzmy z Poznania, a zapotrzebowanie jest dla domów dziecka z Krakowa. No to właśnie w tym momencie jedyną formą są korki online. I właściwie to wygląda tak, że wybieramy platformę głównie w konsultacji z uczniem. Ustalamy właściwie też z nim, jak mu jest wygodnie się uczyć, żeby nie narzucać, żeby czuł się też komfortowo na tych zajęciach. To nie jest tylko i wyłącznie korki, korepetycja, chodź tutaj naucz się 2 plus 2, siadaj tu, Hieniu, będziemy teraz się uczyli. Tylko to chyba, bo widzę, jak mówicie, że tam chyba też chodzi o relacje z drugim człowiekiem, przede wszystkim nie? O relacje. Tak, znaczy, jakby tym webkorki w samym swoim założeniu miały dostarczać wiedzę, ale tak naprawdę rzeczywistość jest taka, że jesteśmy potrzebni nie tylko do tego, żeby przekazywać wiedzę, ale przede wszystkim jesteśmy potrzebni, bo jesteśmy dużo elastyczniejsi niż szkoła i my możemy pozwolić sobie na relacje i na rozmowy różnego rodzaju. Oczywiście wszystko w granicach rozsądku, a przede wszystkim na wysłuchanie i na nawiązanie takiej naprawdę porozumienia z naszymi wychowankami, z naszymi tak naprawdę podopiecznymi. Stąd nasz projekt, w odróżnieniu od szkoły, daje coś takiego głębszego, bo nie każdy nauczyciel, który ma 30 osób w klasie, jest w stanie z każdym do każdego podejść indywidualnie, natomiast u nas to podejście jest absolutnie indywidualne. Generalnie jesteście studentami, tak? Dobrze. Ja też. Jesteście studentami, czyli sami musicie się uczyć. Sami macie swoje życie prywatne, jesteście w relacjach z innymi, no przykładowo tutaj szkoła wokalno-baletowa, tak? Tak. Po co ty w ogóle angażujesz się w tą pomoc innym? Przecież masz wystarczająco na głowie swoich rzeczy. Oj, mam. No, bardzo dużo rzeczy na głowie, ale podczas pandemii potrzebowałam czegoś, takiego punktu też, gdzie mogę dać siebie, dać swój czas drugiej osobie. No ja też dużo dostałam od innych i teraz chcę troszeczkę zwrócić to dobro. Ja ze swoją podopieczną głównie bazujemy na takiej właśnie relacji, na tym, żeby budować jej pewność i wartość własnej osoby i myślę, że ja też się tego uczyłam przez wiele lat i teraz chcę przekazywać to dalej. Czy wy widzicie, że ci uczniowie, wiecie, podciągają się w nauce, mają gdzieś tam większą nie tylko pewność siebie, ale też lepszą wiedzę i to się przekłada na oceny? Tak, na pewno. Mamy czasami nam się chwalą odnośnie ocen, czasami mamy dostęp i monitorujemy postępy, albo sami nawet sprawdzamy, przeprowadzając jakieś testy diagnostyczne czy ćwiczenia i sprawdzając ich wiedzę.
I tak, mamy jakby wzrost poziomu wiedzy. Słuchajcie, jeśli ogląda nas ktoś, kto na przykład studiuje, no właśnie, na przykład filologię polską albo jakiś inny język, a może coś związanego, tak jak ty, z matematyką i chciałby pomóc w tym projekcie, to co może zrobić? Jak do was dołączyć? Zgłosić się po prostu przez Facebooka. Z Facebooka można napisać i później jest właśnie ten proces rekrutacyjny. Czyli niezależnie tak naprawdę od tego, gdzie mieszkamy, albo nawet jeśli mieszkamy poza granicami Polski, możemy pomagać w ten sposób, możemy być korepetytorami, tak? Możemy. Tak. No co? To jest właśnie przewaga tego online'owego szkolenia, bo to jednak w stacjonarnym jest ograniczenie zasięgowe. To co, zapraszamy do pomagania i do wspierania w ten sposób też dzieci w domach dziecka, ale myślę, że ktoś, jeśli chciałby otrzymać taką pomoc, to też może się do was zgłosić, jak napisać. I placówka również, prawda? Tak. Tak. Także no, dziękujemy, super inicjatywa i dziękujemy, życzymy, żeby bardzo, było więcej takich. Się rozrastali w całej zapraszamy Polsce do nas. Dzięki. Dzięki. Dziękujemy. Kasia, szybka odpowiedź. Powiedz, co będziesz robić w ferie? Może uda mi się wyskoczyć gdzieś na narty, może spróbuję pojeździć na desce, ale nigdy tego nie robiłam. No ja na przykład nie umiem w ogóle jeździć ani na nartach, ani na desce. Jedne co to jabłuszko albo sanki drewniane, ale raczej ferie spędzę w pracy, chociaż kto wie, może się gdzieś na chwilę wyrwę. O, to jak miałbyś czas, to jest dużo opcji na wypoczynek, sprawdźcie jakie. Co robić w lecie? Nie ma żadnych wątpliwości. Jeziora, góry, lasy, pola, wszystko wydaje się atrakcyjne. Ale zimą? Co robić w ferie? Postanowiliśmy sprawdzić w samym centrum, w sercu zimowej zabawy. Dlaczego łyżwy są świetne? Musimy zapytać tych, którzy naprawdę je kochają. Za co ty kochasz łyżwy? Za tą taką wolność na lodowisku, że mogę kręcić piruety, mogę skakać, mogę tańczyć, więc to jest super. Wolność? Tak. To pokaż nam. Ja kocham łyżwy za to, że w sumie można się poczuć tak swobodnie, można sobie jeździć tak, jak się czuje. To, że jazda na łyżwach to świetny sposób na spędzenie ferii, wiedzą wszyscy, ale są tacy, którzy kochają łyżwy szczególnie, to ci, którzy chcą zostać profesjonalistami. Jestem trenerem grupy Młodzika z Akademii Hokeju Legia Warszawa. Traktujemy to jak najbardziej na serio, od najmłodszych grup. Nauka przez zabawę, następnie wchodzimy na poziom coraz bardziej profesjonalny. Jest to sport, który uczy naprawdę pokory, rywalizacji, uczy współpracy w drużynie, bo jak wiemy, w hokeju, hokej jest sportem drużynowym, a na lodzie występuje 5 zawodników. Jeden zawodnik nie wygra tego meczu. Ta piątka musi cała pracować na to, żeby osiągnąć wynik. Piątka pracuje na całą drużynę, a cała drużyna pracuje na poszczególnego zawodnika. Także tutaj można fajnie takie relacje rozwijać, koleżeńskie. Sprawia mi też to trochę dużo zabawy, frajdy. Dobrze mi się tutaj zaklimatyzowało, bo niedawno się przeniosłem tutaj z Sosnowca, przyjechałem akurat. No i ogólnie to jest dobrze. Super. Nowi koledzy? No, ale szybko mnie polubili. Ale, zaraz, przecież zima to nie tylko lodowisko, jest wiele innych sposobów na to, by dobrze spędzić ferie. To są sposoby również sportowe, ale przecież nie tylko. Udane ferie to aktywny wypoczynek moim zdaniem, połączenie sportu z wypoczynkiem, dobre ciepłe herbaty oraz później może jakiś spacer, bieganie czy granie w piłkę. Alicja, powiedz nam, jaki byłby twój plan na takie wymarzone ferie? No to wyjazd narciarski, dużo jeżdżenia, tak po 3-4 godziny dziennie na pewno. W Polsce często jeżdżę, jest dużo fajnych ośrodków, wyciągi są nowoczesne, naprawdę można dużo atrakcji złapać. O
Nie, rawan się kończy! Ale spokojnie, nie łapcie się za głowę, bo przecież widzimy się za tydzień. A jeśli nadal wam mało, to pamiętajcie, że jesteśmy na fejsie, na Instagramie, na YouTubie, a tam felietony, rozmowy, no i ujęcia z backstage'u. No, Kasia jest dobra, wie o wszystkim, a ja was cały czas zapraszam do tego, żebyście z wielkimi uśmiechami na twarzy po prostu wbijali za tydzień i spotkali się z nami, bo my widzimy nie możemy się już doczekać. Pa, pa! Do zobaczenia!